Jerzy Michałkiewicz wspomina, że interesował się sztuką, będąc jeszcze dzieckiem. Potem sam malował, chodził do ogniska plastycznego, ale miał też przerwy w twórczości. Nie myślał o popularności, malował z potrzeby serca, traktował to jako przygodę, a nie sposób na zarobkowanie. W końcu poczuł potrzebę podzielenia się swoją twórczością z innymi. Jakąś decyzję, pierwszą myśl o wystawie, pierwsza myśl, kiedy mi przyszła, to było około 3-4 lat temu. I wtedy tak już jak robiłem coś, to już gdzieś tam podświadomości miałem, że będzie to pokazywane. Jerzy Michałkiewicz doskonalił swoją technikę, kopiując obrazy mistrzów, ale to było za mało. Wolał realizować własne pomysły i tworzyć różne kompozycje. Moje malowanie jest takie intuicyjne, czyli no gdzieś plamy jakieś, tak jak tutaj widzę z tyłu za panem, to też takie powstawały plamy i powiedzmy abstrakcja, one coś tam dla mnie znaczą. Szkice to rzadkość w pracy Jerzego Michałkiewicza. Obrazy nie mają konkretnego przesłania. Autor dobrze czuje się w abstrakcyjnym malarstwie. Zabawa plamami, czyli jakieś plamy powstają pierwsze i później jakaś, jeżeli mam koncepcję, żeby kontynuować w jakimś kierunku, czy tą plamę łączyć z inną plamą, czy rysunkiem skracać, coś zamalowywać, to w taki sposób mam robienia. Autor wystawy sam zadaje sobie pytanie, co dalej? Na razie był ciekawy, jak przyjmie jego twórczość publiczność. Obecny na wernisażu rzeźbiarz i pedagog Jacek Szpak gratulował autorowi prac. Ekspozycję można oglądać w Galerii Łaźni przy ulicy Żeromskiego. Wystawa będzie czynna do 15 marca.